jeden start! Wesołym akcentem zakończyły się tegoroczne wakacje w Tułowicach. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zorganizowano kolorowy festyn. Żeby im się jakoś milej wracało do tej szkoły, postanowiliśmy zrobić właśnie taki festyn z okazji zakończenia wakacji. Atrakcje. Jak widać, mamy atrakcji mnóstwo poprzez zjeżdżalnie, różne zdmuchane. Panie z urzędu gminy tutaj również mają swoje stanowisko, gdzie rozdają ekologiczne torby. Aby otrzymać taką torbę, trzeba było się odrobinę zaangażować. Proponujemy Państwu, naszym mieszkańcom, aby przynieśli 15 reklamówek foliowych. W zamian za to dostaną bezpłatnie właśnie te takie torby, które tutaj są rozłożone na materiałowe, ekologiczne. Nawet się zwija, można do kobiety, do swojej torebki podręcznej, koło kosmetyków, koło lustereczka taką i w razie jak zakupu więcej zrobią, to sobie wyciągają reklamóweczkę i problem z głowy, nie trzeba płacić. Najmłodsi mieli do wyboru szeroki wachlarz zajęć oraz stanowisk. Proponujemy wykonywanie dzieciom tatuażu. Dobre nadmuchanie balona i po prostu pozwijanie go w odpowiedni sposób. Pieski, motylki, kwiatki, samoloty, miecze. Gdy dzieci się bawiły, mamy mogły zapoznać się z projektem profilaktyka raka szyjki macicy. Jest to badanie genetyczne wirusa HPV, czyli takie badanie profilaktyczne wykrywania szyjki, raka szyjki macicy. Jest to badanie, które generalnie nie jest refundowane w gabinetach ginekologicznych na Narodowy Fundusz Zdrowia. Można go zrobić oczywiście w prywatnych gabinetach, ale on kosztuje kilkaset złotych. Po tak radosnym pożegnaniu wakacji do szkoły wraca się z naładowanymi bateriami. Wszystkim uczniom życzymy udanego roku szkolnego 2019-2020.